Cześć, jak Cię dzisiaj miewasz? Mam nadzieję, że dobrze. Jeśli założysz słuchawki, będziesz miał wrażenie, że szepczę Ci prosto do uszu. Czy ten film Cię relaksuje? Czy może zastanawiasz się, co to za dziwny film? Co to za głowa? I co właściwie oglądasz? Widzisz, filmy takie jak ten podbijają internet. Ogląda je miliony ludzi i ciągle zyskują na popularności, co bardzo dobrze widać na Google Trends. ASMR to skrót od przydługiego angielskiego wyrażenia Autonomous Sensory Meridian Response, służący do opisywania fenomenu, który polega na odczuwaniu przyjemnego mrowienia ciarek, które rozpoczynają się zazwyczaj od głowy lub karku i które mogą rozchodzić się wzdłuż kręgosłupa, przechodząc do dalszych części ciała. Te doznania mogą być wywołane przez bodźce wzrokowe, słuchowe oraz dotyk. Może towarzyszyć temu odprężenie, dlatego osoby, które doświadczają ASMR, wykorzystują je do rozładowania stresu, poprawienia nastroju i do łatwiejszego zasypiania. Niewielki odsetek stosuje je w celach seksualnego pobudzenia. Zanim przejdziemy dalej, chcę Ci powiedzieć, że nie wiemy, jaki odsetek ludzi jest w stanie odczuwać coś takiego. Ja na przykład należę do tych, co nie doświadczają tego zjawiska. Niektórzy lubią takie szeptanie. A jeszcze inni lubią, jak mówi się po prostu cicho. Ale jest to bardzo indywidualne i na niektórych lepiej działają inne dźwięki, na przykład. Bodźcami wzrokowymi są powolne ruchy oraz skrupulatnie wykonywane czynności, jak na przykład składanie ręczników. Poza tym stosuje się też odgrywanie ról, którym łączy się bodźce wzrokowe ze słuchowymi. Na przykład udajemy teraz, że jesteśmy w spa, a Ty jesteś moim klientem. Delikatnymi ruchami robię Ci masaż twarzy, opuszkami palców opukuję Twoje policzki. Te zabiegi mają sprawić, żebyś bardziej wczuł się w rolę, poczuł się otoczony opieką i zapomniał o stresujących sytuacjach. Wchodząc w co dziwniejsze zakątki YouTube'a, możemy natrafić na bardziej wymyślne filmy. Przykładowo w tym wdzielamy się w postać blaszanego trwala z Czarnoksiężnika z Krain Oz, którego Dorotka, postać z tej książki, na Olivia. Cechą wspólną większości filmów ASMR jest nagrywanie w takim ciasnym kadrze, dzięki czemu osiąga się atmosferę bliskości. Często dźwięk jest nagrywany binauralnie, czyli tak jak teraz nagrywam. Zwróćcie uwagę, że w uszach tego manekina są małe mikrofony, które są rozstawione po obydwu stronach, tak jak nasze uszy naturalne. Dlatego mamy iluzję przebywania w miejscu nagrania. Teraz już wiecie, skąd ta głowa manekina wzięła się.
pochodzących z wielomilionowego grona zwolenników, zachwala zdrowotne właściwości tego zjawiska, ale są to tylko subiektywne opinie, które jak dotąd nie mają naukowego potwierdzenia. Jedyne, co wiemy z badań do tej pory, to jakie bodźce oddziaływują najbardziej i jacy ludzie tego doświadczają. Z 2017 roku przepytano 290 zwolenników ASMR i okazało się, że są to ludzie, którzy w porównaniu do osób przeciętnych są bardziej introwertyczni, bardziej wrażliwi emocjonalnie i bardziej otwarci na nowe doświadczenia. Badani okazali się także mniej zorganizowani, mniej wytrwali w swoich założeniach i mniej ugodowi. W innym badaniu, też z 2017 roku, w którym uczestniczyło 130 osób, wyciągnięto m.in. wniosek, że ludzie doświadczający ASMR są też podatni na inne zjawisko, mizofonię. Jest to nadwrażliwość na niektóre dźwięki, które wywołują u nich bardzo nieprzyjemne odczucia. Możemy tu zaliczyć takie dźwięki jak mlaskanie, przeżuwanie pokarmu i pociąganie nosa. Czy ten film wywołał jakieś przyjemne ciarki? Czy tak jak ja nie odczuwasz efektu ASMR wcale? Daj nam znać w komentarzu pod filmem. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, to zostaw nam łapkę w górę i żeby nie ominąć kolejnych filmów, zasubskrybuj nasz kanał. Bardzo chcielibyśmy podziękować panu Bogusławowi Wiktorowiczowi, który pożyczył nam tę głowę wraz z mikrofonami. Bez tego nie bylibyśmy w stanie nagrywać dźwięku, więc dziękujemy. Bardzo dziękujemy również Tobie za obejrzenie naszego filmu. To już wszystko na dziś. Dziękuję jeszcze raz i pa, pa.